zostawiamy teraz sprawy kosmiczne i będziemy mocno stąpać po ziemi wspólnie z naszym gościem, doktorem Ksymoną Rosiek. Pani doktor jest adiunktem Katedry Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Instytut Finansów, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Pani doktor, ukłony, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam w tych zimowych okolicznościach przyrody. Jak przypomina Skype, ostatni raz słyszeliśmy się 8 miesięcy temu. Uważam, że stanowczo za długa przerwa. Pani doktor, dzisiaj słów kilka o gospodarce obiegu zamkniętego. No i takie pytanie, jak to ma się kręcić? To może przypomnijmy, czym jest ta gospodarka obiegu zamkniętego? Tak, oczywiście. Może zaczyna tak dość trywialnie. W naturze wszystko się kręci. Mamy obieg wody, obieg energii, obieg materii. Natomiast człowiek uparł się produkować i gospodarować linearnie. Weź, wyprodukuj, wykorzystaj i wyrzuć. Niektóre produkty używamy naprawdę kilkanaście minut. Gospodarka obiegu zamkniętego to jest... zakłada, że musimy zmienić sposób gospodarowania, aby produkty, surowce dłużej krążyły w naszym obiegu w gospodarce. Żebyśmy mniej pobierali ze środowiska, a jednocześnie mniej produkowali odpadów. I w gospodarce obiegu zamkniętego, jeżeli udałoby nam się ją naprawdę wdrożyć, to odpadów takich komunalnych, jak dzisiaj je rozumiemy, w sensie zmieszanych, praktycznie prawie w ogóle nie będzie. To się opłaca. Gospodarka obiegu zamkniętego opiera się na rozwiązaniach systemowych, zachętach dla przedsiębiorców przede wszystkim, bo w tej chwili staramy się zachęcać głównie konsumentów, a gospodarka obiegu zamkniętego chce wpływać na działania przedsiębiorców, dzięki temu generować oszczędności i efektywność w systemie. No oczywiście, chciałoby się zapytać, jak to się ma do pandemii COVID? Myślę, że pandemia COVID wiele nam tutaj może pomóc również, dlatego że wracamy do pewnych zachowań, które znamy z przeszłości, które były właśnie bardziej oszczędne. Wielokrotne wykorzystywanie czy przekazywanie rzeczy, których już nie potrzebujemy. Ale to wszystko były inicjatywy, można powiedzieć, takie oddolne. Natomiast gospodarka obiegu zamkniętego zakłada zmiany w przepisach prawa, wprowadzenie nowych instrumentów, takich jak na przykład poszerzona odpowiedzialność producenta, czy też zachęty podatkowe, takie, aby te działania były systemowe i wszystkim się opłacały. Takim dobrym przykładem jest użycie kaskadowe. Polega to na tym, mamy dwa obiegi. Mamy obieg przyrodniczy i obieg techniczny, czyli taki można powiedzieć wygenerowany przez człowieka. I w obiegu tym przyrodniczym pobieramy różne surowce, prawda? Weźmy sobie na przykład bawełny. Bawełna jest takim surowcem naturalnym, bardzo nam potrzebnym, wszechobecnym w naszych gospodarstwach domowych, ale jednocześnie potrzebuje bardzo dużo wody, żeby ją wyprodukować, energii, żeby przetworzyć, siły roboczej, a bardzo często ten przysłowiowy podkoszulek używamy 2 lata i wyrzucamy, a czasami nawet krócej. Więc użycie kaskadowe polega na tym, że wprowadzone są takie mechanizmy, aby zachęcać do wielokrotnego użycia tego surowca. Czyli najpierw mamy tą kupioną, ten przysłowiowy podkoszulek bawełniany, później on jest zbierany i jeżeli możliwe jest second hand tak zwany, czyli powtórne użycie. Jeżeli nie, to trafia jako surowiec do przemysłu. Może być wykorzystany na przykład przykładowo do wypełnienia foteli, ale ta firma, która produkuje te fotele czy sofy, ona ma takie zachęty podatkowe, że jej się opłaca tą sofę jeszcze później odebrać od konsumenta i przekazać dalej ten surowiec bądź jako, nie wiem, czyściwo przemysłowe, bądź jako już paliwo, czyli do końcowej utylizacji. I w ten sposób surowiec, który wymaga bardzo dużo zasobów środowiska i pracy, zamiast przebywać w gospodarce 2 lata, będzie w tej gospodarce przebywał 50 lat. I dzięki temu będzie wykorzystywany wielokrotnie. I wydaje mi się, że ten przykład bardzo dobrze pokazuje, na czym polega gospodarka obiegu zamkniętego. Wydłużanie okresu wykorzystywania surowców w gospodarce. Czy można śmiało powiedzieć, że taka gospodarka obiegu zamkniętego to w zasadzie jeden z trendów na 2021 rok?
na cały wiek. Jeżeli wydaje mi się, że co jest siłą gospodarki obiegu zamkniętego? Do tej pory wszelkie rozwiązania gospodarcze w skali globalnej mówiły, musisz mniej konsumować, musisz się ograniczać, wzrost zerowy i różne inne koncepcje. Gospodarka obiegu zamkniętego jako taka ogólna koncepcja zakłada, że zakłada dalszy rozwój. Zakłada, że owszem, my możemy konsumować, ale musimy to robić w inny sposób, odpowiedzialnie, tak żeby nie nadwyrężać i tak już nadwyrężonych zasobów środowiska, tak żeby nie zaśmiecać. Więc nie mówi stop, koniec, przestańcie, tylko mówi zróbcie to w inny sposób, a my wam dajemy narzędzia i chcemy wam ułatwić to, zachęcić i konsumentów, i przedsiębiorców do tego, żeby zmienić te nawyki i produkcyjne, i konsumpcyjne. Tutaj bym chciała dodać jeszcze, przepraszam, jedną ważną rzecz, że ogromnie ważny jest tutaj ten pierwszy etap, czyli projektowanie produktów, tak żeby je można było naprawiać, tak żeby można było je upgrade'ować, tak żeby te wszystkie procesy były opłacalne i dla przedsiębiorcy, i dla konsumenta. Panie doktor, tak z tym wejściem na tą ścieżkę bardziej zrównoważonego wzrostu u nas w naszym kraju. Jak to wygląda na naszym polskim podwórku? Bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje. Na pewno przepisy z Unii Europejskiej tutaj nas wspierają, jak chociażby strategia ograniczająca używanie jednorazowych plastików, tak w skrócie można powiedzieć. Natomiast coraz więcej się takich systemowych rozwiązań pojawia. Coraz więcej oddolnych inicjatyw związanych platform, gdzie możemy wymieniać produkty, surowce, oddawać. Muszę powiedzieć również, że tutaj w kwestiach naukowych, tak, bardzo, bardzo wiele ośrodków prężnie działa i można podać fantastyczne przykłady zarówno innowacyjnych pomysłów. Na jednej z konferencji widziałam naukowców bodajże z Łodzi, którzy zaproponowali z odpadów przemysłu włókienniczego produkowanie takich instalacji biodegradowalnych do wzmacniania zboczy, na przykład przy autostradach. Także mamy przykłady przedsiębiorstw, które już licząc rachunek, po prostu zwykły rachunek ekonomiczny zachęcił je do wprowadzania ponownego użycia wody na przykład, czy wykorzystywania wód z odwodnień, chociażby z górnictwa. Także przykładów jest coraz więcej. Jeszcze mogę, to nie będzie reklama, bo nie podam nazwy, ale też fantastyczny startup. Ja mam nadzieję, że oni już ruszyli z Warszawy, gdzie studenci zaprojektowali, o ile dobrze pamiętam, studenci zaprojektowali cały system zbierania fusów z kawy, to było jeszcze przed COVID-em, czyli kawiarnie działały, i produkowania z nich specjalnego brykietu do grilla, który miał wyższą wartość energetyczną niż węgiel, który do tej pory stosujemy. Więc takie pomysły się pojawiają i również są instytucje, które je wspierają. Wygląda to wszystko optymistycznie i trzymamy się, aby to coraz bardziej optymistycznie wyglądało, no i ta ścieżka wejścia rzeczywiście w kierunku gospodarki zrównoważonego rozwoju była jak najszybsza, czego byśmy sobie wszyscy pewnie życzyli. Doktor Ksymena Rosiek, Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego, Instytut Finansów, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny. Pani doktor była naszym gościem. Bardzo dziękuję za czas. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego razu.